To jest, szanowni państwo, moja Biblia. Zobaczcie, ile zaznaczonych przepisów. Oczywiście wszystkich nie wykonam, ale jedna rzecz, jakże typowa dla kmerskiej kuchni, musi w tym miejscu być gotowa. Zupa, która jest de facto eintopfem miejscowym, rzeczą jadaną rano, wieczorem i w południe, rzeczą wszechobecną. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od czegoś, co już ja wcześniej zrobiłem, by państwu nie zaprzątać głowy próżnymi czynnościami. Ryż, zwykły jaśminowy ryż, który został wrzucony na suchą patelnię i na tej patelni zrumieniony, bez tłuszczu. Teraz ten ryż trzeba zgnieść w moździerzu na proszek niemal. Ryż jest ubity niemal na proszek, spełnia taką funkcję, jak u nas zasmażka, zagęszcza całość. Będzie dwa razy dodawany do potrawy, ale jeszcze nie teraz. Teraz trzeba oczyścić moździerz, ponieważ będę robił coś, co w naszej nomenklaturze nazywa się pastą curry. Tutaj nazywane jest kreung. W tym wypadku będzie to kreung zielony, czyli odpowiednik zielonej pasty curry. To u nas kupuje się gotowe, najczęściej tajskiej produkcji, no ale przecież tutaj nic gotowego nie kupimy. Trzeba to robić samemu i tym lepiej dla kuchni. Jakie składniki? To jest liść lemonki kafir, to jest imbir chiński, zwany też imbirem palczastym. U nas tego nie ma, ale można wziąć kawałek zwykłego imbiru. Do tego galangal, kurkuma, czosnek, czerwona cebulka albo szalotka oraz liście trawki cytrynowej. Trzeba te składniki, które wymagają siekania i nie rozlecą się tak jak czosnek pod wpływem uderzenia, posiekać. Trzeba dodawać najpierw te najbardziej suche, czyli zaczniemy od właśnie trawki cytrynowej. Siekamy drobno, potem dodamy liście lemonki kafir, potem dodamy imbir, galangal, a potem już coś, co ma więcej wody, czyli czosnek, szalotkę oraz chiński imbir. To chwilę trwa, drodzy państwo, ale na tym właśnie polega ręczna robota, handmade. Nie sztuką jest kupić coś w sklepie, sztuką jest zrobić samemu. Już wiecie, dlaczego ten rodzaj pasty nazywany jest zielonym, bo jest po prostu zielony. Dominujące składniki, które dają rzeczony kolor. Wokół mam olej, który jest nieco rozgrzany, nie może być zbyt mocny. I teraz dodaję mniej więcej 3/4 tej pięknie utłuczonej pasty i ona musi się rozgrzać, rozgrzewając się nabierze aromatów. Tak się robi z każdą pastą curry, jeśli nie jest to curry gotowane w mleczku kokosowym. Trzeba ją najpierw na patelni rozgrzać, by wszystkie swoje piękne, cudowne zapachy uwolniły. Więc to się dzieje i teraz szybciutko, drodzy państwo, muszę pokroić w kostkę pierś kurczaka. Ale ten kurczak to nie jest rzecz jasna kurczak pod nazwą broiler. Jak kto woli, również nie jest to boiler. To jest po prostu miejscowy, wolnowybiegowy kurczak. I już szybciutko to mięso musi znaleźć się w środku. Są różne wersje. Tutaj może być wieprzowina. Tutaj może być też ryba, którą dodaje się na końcu, by się nie rozpadła. Tu może być też kurczak. To jest prawdziwa mieszanka. Rzecz robiona w wielu miejscach podobnie, ale nie tak samo. Zatem teraz to wszystko powinno się tutaj razem przemieszane chwilę dusić. Trzeba uważać, żeby się nie przypaliło. I kolejne składniki, drodzy państwo, płynne, żeby zapobiec przypaleniu. To jest sos rybny. Kupujemy u nas bez żadnego problemu w każdym sklepie z egzotyczną żywnością. To jest coś, o co u nas trudniej. Prachok, emblematyczna przyprawa dla kambodżańskiej kuchni. Pasta ze sfermentowanych ryb. Bardzo słona i bardzo aromatyczna. Dodajemy jej tyle. Soli na razie nie, ona jest na wszelki wypadek. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie trochę cukru. W tym wypadku jest to cukier palmowy. I wszystko przez 3-4 minuty
mieszając, tak właśnie dusimy. Zielenina i jarzyny. Skład tego jest zależny również od osoby gotującej. Tutaj mam na przykład bakłażany pokrojone w kawałki, mam tutaj miejscowe cukinie, mam papaję w takie paski pokrojoną, a to zielone to są liście gorzkiego melona. U nas tego nie ma, ale to jest kwaśne, więc możecie Państwo użyć szczawiu. Więc teraz to wszystko musi się w środku znaleźć i trzeba dodać tutaj nieco płynu. Ten płyn to jest mleczko kokosowe, ale nieco. To nie może być zbyt kokosowe intensywnie. Czekamy, aż wszystko zmięknie, aż oklapnie pod wpływem ciepła. No i od razu wrzucamy tutaj papryczki chili w całości. Teraz pierwsza porcja zagęstnika, czyli uprażonego ryżu. Woda, gdyż następnie muszą się tutaj znaleźć jarzyny, które nie tyle się duszą, co gotują. A poza tym pamiętajcie Państwo, że finalnie będzie to zupa. Więc teraz wlewam wodę, a kiedy ona się zagotuje, w środku znajdą się trzy składniki. A w zasadzie już je można wrzucić. To jest mianowicie fasolka pokrojona na mniejsze kawałki. Zielona, francuska fasolka, French beans, tak to się na całym świecie nazywa. To jest zwykły zielony groszek, a to jest coś egzotycznego, bo u nas nie do dostania. To są mianowicie kwiaty papai. Jakby kto nie wiedział, 15 minut oznacza kwadrans i właśnie po kwadransie można działać dalej. Ponieważ teraz ostatnie składniki. Zachowałem sobie resztę tej zielonej pasty. Ona doda tutaj jeszcze tego niezwykłego, świeżego, cytrusowego aromatu. Trzeba dosypać trochę zmiażdżonego ryżu. Znowu porcja zagęstnika i dodać jeszcze jedną zieleninę. To mogą być liście curry, ale w tym wypadku mamy liście drzewa kiri. Tutaj rośnie. Nie szukajcie tego u siebie na działce, tego nie ma. Liście curry u nas kupić można. I co jeszcze? Coś, by rzecz zakwasić. Oczywiście sok ze świeżo wyciśniętej limetki. I to tyle. 5 minut, rzecz będzie gotowa do jedzenia. Przez palce, bo akurat tutaj są pestki. Samlarka ko gotowe, miseczka, jaka miseczka? Dla mnie trzeba takiej porcji. Jezu, jak to cudownie wygląda. Zielone, pachnące na kilometry. A jak smakuje? Cytrusowe. Lekko pikantne, ale nie za bardzo. To nie jest kuchnia tajska. Słodkawe, ale przy okazji kwaśne. O Kambodżo, dlaczego twoje piękno kulinarne jest znane tylko nielicznym?